Verona, miasto jak z obrazka. Renesansowe pałace, arena i balkon Julii ze sztuki Williama Szekspira. Romantyzm miasta przemawia do turystów. Ale to też jest Verona. Swastyki namalowane na murach, faszystowskie tagi, przekazy pełne nienawiści. Wszędzie indziej swastyki są natychmiast zamalowywane, ale nie w Weronie. Pier Paolo Spinazze postanowił sam podjąć się tego zadania. Znany jest również pod swoim zawodowym pseudonimem Cibo. Na moim obrazku została namalowana sprayem swastyka, więc zrobię z niej dyniowe mafinki. Sztuczka, która stała się jego znakiem rozpoznawczym, Cibo zamienia rasistowskie graffiti na obrazki włoskich specjałów. Faszyści wiedzą, że ja to robię. Już wcześniej zamalowywałem tu ich symbole, ale oni wrócili, by powiedzieć, to jest nasze terytorium. To, co robię, jest nielegalne, więc teoretycznie ryzykuję lata więzienia za każdym razem, gdy to robię. Ale nigdy do tego nie doszło. W rzeczywistości, zdradza artysta, większość policjantów wydaje się aprobować jego pracę. Przechodnie również popierają wysiłki Cibo. Brawo, to jest właśnie to graffiti. Zaraz przykryję je dyniowymi mafinkami. Dyniowe mafiny? Tak. Filmy ze swojej pracy zamieszcza na Instagramie. I z prawie 400 tysiącami obserwujących stał się sławny na całym świecie. Ale każdy malowany przez niego mural zwiększa ryzyko, że sam stanie się celem ataku. Ci ludzie pojawili się przed moim domem kilka razy. Raz podłożyli mi pod samochód petardy, ale na szczęście nie było większych szkód. Poszli też do domu moich rodziców i grozili im. Nie odstraszyło to artysty i nie zniechęciło. Kontynuuje swoją misję mimo to, że policji nie udało się aresztować napastników. Dlaczego ignoruję wszystkie otrzymywane od nich groźby? To pytanie, które często sobie zadawałem. Każdy obywatel powinien powiedzieć nie tym przekazom nienawiści. Nie jestem nikim szczególnym. Każdy powinien zająć stanowisko. To oburzające, że to ja zamalowuję swastyki, a nie władze miasta. To, co dzieje się, to gra w kotka i myszkę między Cibo a neofaszystami. Nie można z nimi walczyć ich bronią, trzeba użyć swojej własnej, a konfrontacja z siłą piękna ich dezorientuje, bo to jest obszar, w którym zawsze przegrają. Cibo mówi, że swastyki są tu powszechne nie bez przyczyny. Nawet po Mussolinim Verona pozostała twierdzą neofaszystowskiej skrajnej prawicy. Tutaj normalnym jest posiadanie popiersia Mussoliniego, przekazanego przez dziadka. Ludzie śmieją się z rasistowskich dowcipów albo żartują o wujku Hitlerze. To nie jest śmieszne, ale tutaj ludzie z tego żartują. To dlatego kultura nienawiści znalazła tu żyzną glebę. Cibo ma notes, w którym rejestruje swastyki i pełne nienawiści hasła, także informacje o własnych obrazach, prowadzi zapis swoich murali na mapie. Pasja artysty do włoskich pyszności rozciąga się także na kuchnię. Jego obrazy makaronów, pizzy i innych specjałów zdobyły rzesze fanów. Wiele osób zwróciło się do mnie, aby mi powiedzieć, że zdali sobie sprawę ze skali problemu dopiero po zobaczeniu mojego graffiti. Byli po prostu przyzwyczajeni do widoku swastyk i mowy nienawiści. Faszysta czuje się ośmieszony, gdy przykrywa się go serem. To pokazuje mu, że nie jest traktowany poważnie czy postrzegany jako niebezpieczny, że nie jest szanowany. Marzeniem Cibo jest, aby pewnego dnia nie miał nic do roboty. To by znaczyło, że w Weronie nie pojawiają się już symbole nienawiści.